Witam cię serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o czymś, co jest bardzo istotne w samym procesie diagnozy, mianowicie o fazach uzależnienia. Być może znajdziesz w tym coś dla siebie. Pierwszą fazą uzależnienia jest tak zwane picie towarzyskie, które nie musi wcale przejść w uzależnienie. Jakie są cechy charakterystyczne? Przede wszystkim picie sprawia tobie przyjemność. Masz wzrost ochoty oraz wzrost tolerancji na alkohol, pojawia się mocna głowa. Wszystko jest spokojne do czasu, kiedy nie pojawi się przerwa, pierwsza przerwa w życiorysie. W tym momencie warto, żebyś na chwilkę zatrzymał się w tym miejscu. Dlaczego jest to takie istotne? Przede wszystkim w momencie, kiedy masz pierwszą przerwę w życiorysie, szukasz okazji do picia. Inicjujesz wypijanie kolejek. Po wypiciu masz coraz lepsze samopoczucie, stajesz się duszą towarzystwa, a przynajmniej tak ci się wydaje. Alkohol zaczyna ci przynosić ulgę i czujesz, że uwalnia ciebie od napięcia. Kiedy zaczynasz pić, kończy się to zwykle urwaniem filmu. A więc coraz częstsze są te próby kończące się przerwą w życiorysie. Zaczynasz również próbować picia w sposób ukryty, w samotności, na kaca, tak żeby nikt nie widział. To faza ostrzegawcza. Kiedy ona się kończy? Po raz pierwszy pojawia się sytuacja, kiedy musisz klinować, kiedy zaczynasz pić na kaca. Jest to początek fazy krytycznej, która już tym bardziej powinna ciebie alarmować. Co wtedy oprócz tego się dzieje? Pojawiają się wyrzuty sumienia. Po przepiciu masz kaca moralnego. Klinowanie, czyli wypicie chociaż małej dawki alkoholu po to, żeby znieść objawy abstynencyjne, przynosi tobie jeszcze ulgę. Zaczyna się zaniedbywanie rodziny, konflikty małżeńskie. Coraz częściej może pojawić się twoja nieobecność w pracy. Zawsze znajdziesz liczne okazje, żeby usprawiedliwić swoje picie. Mogą się pojawić w tym momencie również konflikty z prawem, wzrost twojej agresywności. Zaczynasz nieregularnie się odżywiać, zaniedbujesz swój wygląd zewnętrzny. Tracisz zainteresowania takie, które są niezwiązane z piciem. W centrum twojego zainteresowania jest przede wszystkim alkohol. Zaburza się twój popyt seksualny, a picie ciągami zaczyna się pojawiać na przemian z okresami całkowitej abstynencji, dla poprawy zdrowia, dla udowodnienia sobie silnej woli. A więc pijesz kilka dni, a potem sobie mówisz, ok, teraz przerwę, żeby poprawić swoje zdrowie, żeby pokazać, że mam silną wolę. Zaczynasz również obiecywać innym, że będziesz abstynentem, że nie będziesz pił. Ale oczywiście coraz częściej pojawia się sytuacja, że nie dotrzymujesz tego słowa. Zaczyna również towarzyszyć tobie poczucie pustki i bezradności. Kończy się faza krytyczna twojego uzależnienia. Zaczyna się kolejna. Kolejna faza to utrata kontroli. Coraz częściej masz okresy, kiedy przez dłuższy okres czasu pijasz się, czyli te ciągi stają się coraz dłuższe. Zaczynasz pić rano, bo masz kaca giganta, bo pijasz się w samotności. Spada twoja tolerancja na alkohol, to znaczy wystarczy mniejsza dawka niż do tej pory, żebyś poczuł, że ci szumi w głowie. Zaczyna się również sięganie po alkohole niekonsumpcyjne, po różnego typu wynalazki, fikołki. Więź rodzinna zaczyna się rozpadać. Zaczyna ci brakować pieniędzy na alkohol, a przynajmniej zdarza się również, że zaczynasz wynosić różne rzeczy z domu, kraść po to, żeby mieć pieniądze na alkohol. Następuje dalsza degradacja zawodowa i społeczna. Coraz częściej masz otępienie alkoholowe nazywane delirium. W tym etapie może również pojawić się padaczka alkoholowa. Pojawiają się choroby somatyczne. Marskość wątroby, polineuropatia. A także doprowadzasz swój organizm do skrajnego wyczerpania. Kończy się
kolejna faza, faza picia chronicznego. Jesteś w ciągu alkoholowym, leczysz kaca, przerywasz swoje picie, znowu ciąg alkoholowy, leczenie kaca i przerwa w piciu. Twoje mechanizmy kontroli zaczynają być niszczone przez alkohol. I tutaj jest tylko już jedna możliwa droga. Śmierć. Brzmi to dosyć groźnie. To, że na przemian twoje picie, leczenie kaca, abstynencja mogą prowadzić tylko i wyłącznie do śmierci. Na szczęście nie jest tak źle. Możesz wyjść z tego poprzez podjęcie terapii odwykowej. To wymaga oczywiście kilku elementów, które musisz wykonać. Między innymi zaplanuj sobie zmianę swoich zachowań i bądź konsekwentny, krok po kroku. Możesz próbować też odzyskać szacunek do samego siebie, zacząć akceptować obecność siły wyższej w pracy nad sobą. Tutaj rolę ogromną pełnią ruchy wspólnotowe. Ważne jest też rozpoznanie i uznanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu i dopuszczenie do siebie wizji życia trzeźwego. Z mojego punktu widzenia w tym momencie ważna jest również motywacja. Po co i dlaczego chcesz przestać pić? Możesz zacząć korzystać z różnego typu podpórek farmakologicznych, leków, ale one nigdy nie zastąpią psychoterapii i nie zalecam takiej metody. Ważne jest również otwarcie się na informacje o twojej chorobie alkoholowej i o tym, jak można wyjść z nałogu. A więc wracamy do spotkań AA, ale również ogromną rolę pełni terapia. Zaczynasz w tym momencie, możesz zacząć w tym momencie również budować świadomość swojego problemu uzależnienia i leczyć również choroby somatyczne, które są wynikiem twojego picia. Jeśli jest to niezbędne, potrzebna jest detoksykacja, czyli odtrucie, przerwanie ciągu picia, w którym funkcjonujesz. Ponieważ niestety taka jest prawda, na gwałtowne odstawienie alkoholu po długim okresie picia może grozić powikłaniami zespołu abstynencyjnego. Etap pracy kończy leczenie tzw. odwykowe. Kończy się rozpoznanie własnego uzależnienia. Teraz zaczyna się długi proces rehabilitacji, czyli kolejnej zmiany. Przede wszystkim powinieneś umacniać się w dążeniu do trzeźwości poprzez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia. Budować poczucie własnej wartości, pracować nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, AA, klub abstynenta. Ważne jest również dbanie o higienę psychiczną, umiejętne, konstruktywne rozładowanie napięcia, a więc różnego typu działania, które będą świadczyły o twojej trosce, twoje zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną. Korzystanie z indywidualnych, grupowych form pomocy. Można powiedzieć, używając pewnej przenośni i dużego uproszczenia, że w tym momencie kończy się leczenie odwykowe, czyli podstawowe, zaczyna się leczenie, terapia, psychoterapia pogłębiona, czyli rehabilitacja. W ogromnym uproszczeniu również zaczyna się moment zmiany koncepcji twojego życia. A więc zaczynasz się realizować. Kolejnym etapem zdrowienia jest właśnie samorealizacja, a więc uczenie się twórczego wykorzystania czasu wolnego, bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach, dbanie o integrację rodziny, relacje twoje z ludźmi, tworzenie dobrego klimatu związku, w którym funkcjonujesz. A także możliwa jest rekonstrukcja, naprawa więzi rodzinnej, chociaż niestety, nie zawsze jest to możliwe, ponieważ często w tym momencie rodziny już nie ma. Również zaczyna się angażowanie w pomoc innym ludziom. I ostatnim etapem jest rozwój osobisty, więc już tutaj pełne trzeźwienie, pełna akceptacja trzeźwości, abstynencji i zmiana twojego stylu życia. Koniec życia na dupę ścisku, zaczynasz trzeźwieć.
to jest istotne w uświadomieniu sobie fazy twojego uzależnienia, to jest to, że jeśli nie zatrzymasz, będziesz toczył się dalej. Twoje życie będzie coraz gorsze, coraz trudniej ci będzie walczyć ze swoim uzależnieniem. Jeśli nie zatrzymasz i nie przestaniesz pić, to możesz przejść do kolejnej fazy. Natomiast leczenie możesz zacząć w każdej fazie choroby. I to jest największa twoja szansa. Zastanów się teraz, na jakim etapie swojego picia jesteś. Czy jest to picie towarzyskie? Jeśli tak, to pewnie nie znalazłbyś się na tej stronie. Czy zaczynają być przerwy w życiorysie, a więc pojawia się faza ostrzegawcza? A może zaczynasz klinować, jesteś w fazie krytycznej? A może już doskonale wiesz, że nie masz kontroli nad swoim piciem i jesteś w fazie chronicznej? Pamiętaj, leczenie możesz zacząć w każdej fazie. Im wcześniej, tym lepiej, ale i też łatwiej, ponieważ efekty będą szybsze, bo dojdzie do mniejszej degradacji twojego życia. Zastanów się, gdzie jesteś i co z tym zrobić. Jeśli uważasz, że ten film wniesie coś dobrego, wniósł coś dobrego w twoje życie, w twoją wiedzę o alkoholu, skomentuj go, udostępnij. Możesz również skontaktować się ze mną, umówić się na konsultację za pomocą Skype'a bądź osobiście w Bartoszycach. Myślę, że warto, żebyś sobie zrobił albo zrobiła taką tabelę. Jeszcze raz przeanalizuj film, zwróć uwagę na to, które objawy u Ciebie występują i w której fazie jesteś. Jeśli podjąłeś decyzję, czy podjęłaś decyzję teraz, to zacznij ją realizować. Nie czekaj, bo szkoda każdego dnia i szkoda tego, żeby ta betoniarka Ciebie wciągnęła i wypluła. Bo tak jak wspomniałem, jeśli nie podejmiesz terapii, drogą jest tylko śmierć. A szkoda by tego było.